Panie profesorze, czym dla pana jest Śląsk? Dla mnie Śląsk to rodzina, kościół i etos pracy. Tutaj się urodziłem i tak jak Kilar kiedyś powiedział, że właśnie on tu się czuje Ślązakiem, mimo tego, że był Lwowiakiem, dlatego, że tu się fantastycznie pracuje. Edward Wylęgała jest profesorem medycyny, specjalistą chorób oczu. Na swoim koncie ma sporo nagród, na przykład otrzymany w zeszłym roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla nauki polskiej, osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie. Dzięki temu, że sięgaliśmy po takie nowe technologie, nowe metody obrazowania, nowe metody leczenia, pojawiły się nowe opcje leczenia w ogóle, prawda? Czyli coś, co nie było dostępne, nagle w Polsce, no w tej wydawałoby się takim siermiężnym kraju, jak często później odwiedzali nas goście zagraniczni, czy byli uczestnikami naszych konferencji, to oni właśnie byli bardzo zaskoczeni, że my w Polsce jesteśmy w stanie takie rzeczy robić, prawda? Gdzie, no nie da się ukryć, że na Zachodzie uchodziliśmy przez wiele lat za kraj, który jest jednak zacofany medycznie. Okazuje się, że jednak wcale nie jesteśmy i bez problemu konkurujemy ze środkami zachodnimi i to na bardzo dobrym poziomie. Profesor jest autorem pionierskich operacji i innowacyjnych metod leczenia chorób oczu, na przykład za pomocą komórek macierzystych. Przyczynił się do popularyzacji w kraju badania optycznej koherentnej tomografii. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził refundowany z NFZ zabieg przeszczepu rogówki. Z sukcesem. Było to w 2019 roku. Zawsze dążyliśmy do tego, żeby co tylko nowego pojawiało się w okulistyce, na rynku okulistycznym, wśród zabiegów, to zawsze dążyliśmy do tego, że profesor zawsze dążył do tego, żeby to było u nas. Nie, żebyśmy to robili jak najlepiej, żeby to jak najszybciej wdrożyć, ba, żebyśmy byli pierwsi w Polsce. Tak to zawsze wyglądało i że tak powiem, zawsze to było bardzo fascynujące, bo pojawiały się takie technologie, które w Polsce były zupełnie obce. Zorganizował od podstaw oddział okulistyki. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki, pełnomocnikiem rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw programów rozwojowych i innowacji oraz przewodniczącym Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą. Jeżeli mamy jakiś pomysł, to jak idzie się do niego, to on zawsze mówi, spróbujmy. Nie? To nie jest tak, że a, to się nie uda, to się nie uda. Nie, zaryzykujmy, spróbujmy i myślę, że to jest taka bardzo ważna cecha, że chęć do podejmowania ryzyka, nie. Ja myślę, że to jest racjonalne, bo właśnie w taki sposób rodzą się właśnie takie różne ciekawe pomysły, które na początku tylko wydają się szalone, a później jak to się wprowadzi w praktykę, okazuje się, że to działa. Działa i odmienia polską okulistykę. Już w 2001 roku został uhonorowany indywidualną nagrodą ministra zdrowia i opieki społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka. Na swoim koncie ma też wiele nagród rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Okulistycznej Achievement Award w 2012 roku. Zdobył też śląską nagrodę imienia Juliusza Ligonia, a w 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. On jest taką osobą, która daje nadzieję człowiekowi, nie? I to jest to, co zawsze mnie tak nauczył przynajmniej, żeby nawet jak sytuacja jest zła, nigdy nie przedstawiać pacjentowi jej w sposób jakiś bardzo dramatyczny, że zawsze trzeba zostawić przed człowiekiem, że jeszcze mogą się pojawić jakieś technologie, jakieś metody leczenia, które pozwolą mu pomóc, natomiast nie można mówić definitywnie, że nic się nie da zrobić.
Panie profesorze, dla pana oczy to ważny narząd naszego organizmu, czy coś więcej? No, myślę, że przede wszystkim 85% bodźców ze świata zewnętrznego dociera do nas właśnie za pomocą oczu. 10% to słuch, no i pozostałe zmysły, dotyk, węg, zapach, to pozostałe ułamki, można powiedzieć, w stosunku do tych 85%. Dlatego tak to jest ważne. Człowiek jest wzrokowcem. Kontakt ze światem zewnętrznym głównie za pomocą analizatora wzrokowego, tak to można nazwać. No ale same oczy to za mało. To musi być wszystko połączone, dlatego wszystkie zmysły są bardzo istotne. Mówi się, że w oczach widać duszę, a pan jak zagląda w oczy, co widzi na ich dnie? No oczywiście duszy nie widzę, natomiast widzę część mózgu, bo siatkówka, a o to chodzi, że patrzymy na dno oka to jest oglądanie ekranu, jakim jest właśnie siatkówka, to jest część mózgu, bo to jest wyspecjalizowana tkanka, która odbiera bodźce świetlne i następnie te bodźce świetlne są zamieniane na energię chemiczną, następnie elektryczną i wyobrażenie jest dopiero w mózgu obrazów. Często porównuje pan też oczy do sali kinowej. No oczywiście tak, to jest coś takiego, że oko możemy porównać i do sali kinowej, gdzie jest projektor, gdzie jest ekran, ale również do aparatu fotograficznego, gdzie mamy obiektyw i mamy matrycę obecnie. Kiedyś to była błona taka filmowa, którą trzeba było wywołać, a teraz mamy matrycę światłoczułą. Bardzo podobnie działa siatkówka, czyli nasz ekran, gdzie po prostu światło jest obrazowane na tym ekranie. Obraz powstaje, on jest co prawda niewidoczny dla nas, ale to jest pomniejszony i obrócony obraz, który następnie jest przekazywany do mózgu. A co w naszym oku jest najważniejsze? Źrenica, tak jak czytamy w Biblii? O, biblijna źrenica, no to pani redaktor tutaj dotknęła takiego bardzo czułego dla mnie tematu, bo rzeczywiście w Biblii jest napisane, w Piśmie Świętym, że źrenicę mamy jedną. Tak kiedyś było, w Biblii jest troszeczkę inaczej, natomiast jest napisane, były takie slogany kiedyś, że ojczyznę mamy jedną, chrońmy ją jak źrenicę oka. Ale to nie jest tak, że źrenicy oka, tylko źrenica chroni oko. Przed czym? To jest taka zasłona, ciekawa zasłona, bo ona w środku otwór. I ona się zmienia, ta zasłona, przesłona, diafragma, tak to możemy nazwać, która może mieć średnicę, ten otwór, milimetr, ale może mieć też 8 mm. Nadmiar światła, zwęża się źrenica i wówczas mamy ochronę oka przed nadmiarem i działaniem toksycznym światła. A więc źrenica chroni oko przed nadmiarem światła. Jakie dzisiaj mamy ograniczenia w okulistyce? Ograniczenia to przede wszystkim to, co zwykle mnie pytają dziennikarze, pacjenci, kiedy, czy w ogóle jest możliwe przeszczepić całe oko. Nie, niestety nie. Przeszczep oka, tak jak pan mówi, w najbliższej przyszłości jest niemożliwy, ale czy doczekamy się sztucznego oka? Sztuczną siatkówkę przecież już mamy. Tak, sztuczną siatkówkę mamy, ona jest niedoskonała, a czy sztuczne oko będzie? Przypominam sobie mój wykład habilitacyjny, to był 2004 rok. Miałem właśnie taki tytuł tego wykładu, perspektywy wprowadzenia bionicznego oka. A więc takie sztuczne oko, inteligentne, które by było w stanie nie tylko przechwycić obraz ze świata zewnętrznego, ale również dać nam możliwość uzmysłowienia go, żebyśmy po prostu te obrazy mogli widzieć. No to perspektywa, nie wiem czy 100, może 200 lat, tego niestety nie mogę powiedzieć, chociaż pierwszą sztuczną siatkówkę miał wszczepioną Stevie Wonder. Przypomniało mi się z tego wykładu. Nie widział przed wszczepieniem, nie widział po, ale osoba bardzo medialna, która po prostu spowodowała zainteresowanie się przede wszystkim dużych koncernów w opracowaniu nowej technologii,
zebrano też duże fundusze, które umożliwiły rozwój właśnie tego projektu sztucznego oka, elektronicznego sztucznego oka. Osiemdziesiąt procent bodźców, tak jak pan powiedział, dociera do nas przez oczy. Pan zna ludzi, którzy nie widzą. Jaki jest ich świat? Trudne pytanie, bo to wiemy tylko od tych ludzi. Są dwie sytuacje. Człowiek rodzi się niewidomym i albo nie było jeszcze wtedy terapii, która by umożliwiła spowodować, że ten pacjent rozpocznie widzenie, a więc rozpocznie do 6 tygodni po urodzeniu. Bo wtedy to ma tylko sens, jeżeli we wczesnym okresie operujemy, albo traci wzrok po 5 roku życia. Jeżeli po 5 roku to jest pacjent, który jest ociemniały, bo po 5 roku życia, no to ma szansę odtworzyć sobie zapamiętane obrazy. Gdzieś już jest to w mózgu zapisane i on jest w stanie sobie to zobaczyć. Ale jeżeli utracił wzrok do 5 roku życia albo się nie rozwinął, no to jest osobą niewidzącą. Ale jeszcze jest jedna grupa, to jest grupa tak zwanych pacjentów słabowidzących, gdzie ta ostrość wzroku jest na poziomie takim, że pacjent, człowiek nie jest w stanie rozpoznać twarzy, ma trudności w poruszaniu się, ale rozpoznaje porę dnia, może rozpoznać, gdzie są drzwi, może się poruszać w miarę samodzielnie, ale w znanym terenie. Jaki ten świat jest? No, świat był bardzo trudny, jeżeli nie mieliśmy pewnych udogodnień. Od powiedzmy lat 90. jednak w ogóle temat niepełnosprawności nie jest tematem tabu, bo przecież za czasów komunistycznych to był temat tabu. Na pewno jest inny, ale współcześnie myślę, że jest o wiele łatwiejszy. Widzieliśmy Andrea Bocelli, który był u nas w Katowicach w Nosprze, jak się poruszał, gdzie na scenie będąc miał tam takie odnośniki, taką literkę T, troszeczkę to było wystające ponad scenę i stopą cały czas kontakt był właśnie z tą literą T, ale dodatkowo oprócz tego był kontakt z osobą, która prowadziła. Tak, raz i prowadziła, ale dyrygent, prawda? I też cały czas był ten kontakt. No i też wzruszający ten moment, gdzie córkę podrzucał. Ja tylko cały czas się bałem, że coś się wydarzy. Nie wydarzy się. Te osoby mają inne zmysły, inne tak wyostrzone, że na pewno to było bezpieczne. I Andrea jest osobą ociemniałą, bo on widział do 5 roku życia, mimo tego, że urodził się rzeczywiście z wadą wrodzoną jaskrą. To było widzenie słabe, ale widział. Ten świat jest inny, trudny, ale dzisiaj też jest pan świadkiem cudów. Ludzie odzyskują dzięki operacjom wzrok. Jak reagują? To jest radość. No, nierzadko jest płacz, taki radosny. Ale to również ten płacz jest pewnie w domu, bo też opisują nam, że jak pani nie widziała 30 lat, i nagle zobaczyła wnuki po raz pierwszy. No to jest wielka radość. Ostatnio mamy dużo takich pacjentów. Jest to związane z przeszczepami sztucznej rogówki. Bo to są pacjenci, u których dopiero niedawno otworzyła się ta droga bardzo szeroko, czy brama bardzo szeroko, ponieważ jest to świadczenie, procedura refundowana w całości. Kiedyś pacjenci musieli jeździć za granicę. Udało się to tak wprowadzić 2 lata temu, że pacjent nie musi jechać za granicę. Ma tą procedurę wykonaną w Polsce. No i na przykład widzi poczucie światła tylko ma w jednym i w drugim oku. No jeżeli się zrobi zabieg operacyjny, to on na następny dzień ma szansę zobaczyć na przykład w procentach, gdybyśmy to powiedzieli, 100%. Więc to jest cud biblijny, tak jak pani powiedziała. A jakie uczucia towarzyszą przy takim odzyskiwaniu wzroku lekarzom?
Dlaczego się zastanawiam? No bo to są takie uczucia, myślę, że już obecnie dojrzałe. Ponieważ no, 20 lat temu to też taki na pewno był wielki entuzjazm, ale za bardzo myślę, że myśmy się tym jako młodzi lekarze tak nie wczuwali w tą sytuację pacjenta. Obecnie myślę, że no, to jest taka wielka satysfakcja i radość. No to jest ogromna radość. Ja myślę, że to tak można powiedzieć. I tak wiele razy sobie myślałem, że warto było wybrać ten zawód. Powiedział pan, że warto było zostać lekarzem, a dlaczego został pan lekarzem? Przeczytałam kiedyś, że powiedział pan, że żeby zostać dobrym lekarzem, trzeba najpierw być dobrym, zwykłym człowiekiem. Ach, no to jest cytat oczywiście nie mój, tylko gdzieś to cytuję księdza Jana Twardowskiego, bo on tak to powiedział. I to się chyba w życiu sprawdza. W każdym zawodzie, No to oczywiście jest pytanie, co to znaczy być dobrym człowiekiem. No to tam ksiądz Jan to ładnie pisze, żeby tak jak się widzi taki knotek, co ledwo się pali, to żeby go nie zgasić. Jak się widzi gałązkę, która ledwo co się to, żeby ją nie nadłamać, tylko wzmacniać, czynić dobro. I lekarz ma niesamowite pole do popisu. No zawsze chciałem być lekarzem. To odkąd pamiętam, nie wybrałbym innego zawodu. I cieszę się, że też skończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny, w którym mogę teraz pracować już troszeczkę jako nie tylko osoba, która uczy, jest naukowcem, ale również w jakiś sposób pomaga w rozwoju tego uniwersytetu. Sukcesy medyczne, naukowe, świetnie wyposażony szpital. Jakie ma pan jeszcze, panie profesorze, marzenia? Marzenia mam przede wszystkim z tym, żeby takie marzenie główne, żeby w niedługim czasie przejął po mnie, myślę, że ten cały projekt, tak bym to nazwał, nie chcę powiedzieć tylko katedrę i klinikę, przejął ktoś, kto po prostu będzie nie tylko kontynuował, a będzie to dalej rozwijał. Nie będzie to łatwe, bo rzeczywiście udało nam się wspólnie z całym zespołem wyposażyć oddział w najlepszy sprzęt, jaki istnieje w Europie. I to jest, myślę, też wielka satysfakcja, że osoby, które przyjeżdżają z zagranicy, z krajów, które są bardzo wysoko rozwinięte, Niemcy, Anglia, Francja, no i mają kompleksy, jak zobaczą nasz oddział, gdzie mamy na przykład kilkanaście aparatów, których oni mają na przykład jeden albo dwa. To wszystko latami trzeba było zbudować. Natomiast moim marzeniem również jest to, żeby w ogóle w Polsce transplantologia rogówki przesunęła się z tej ostatniej pozycji w Europie. To jest coś, co bardzo leży mi na sercu. Wiele lat nad tym pracuję, żeby po prostu tych przeszczepów było więcej. Ja nie tylko jestem lekarzem operującym, ale również jestem dodatkowo transplantologiem. I to jest bardzo ważne, żeby ta transplantologia w Polsce się rozwijała.